Witajcie kochani na kanale Gods Minion. W tym odcinku postaramy się udać do Pairdh. Może uda nam się w tym odcinku dotrzeć do tamtego dziwnego miejsca tutaj. Dowiedzieć się, o co chodzi w tym Harazeulu. Niestety mamy niewielkie poziomy, więc raczej tutaj nie damy rady, więc na razie udamy się do tamtej lokacji. Ruch rozpoczynam ja. Więc kochani, zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Hej, hej, zaczynamy. Gdzie by tu się udać? Może tu, o, przekradniemy się, może mi się uda. Skradaj się. O, sukces. Dobra. Drea Palor. Udało ci się znaleźć jaskinia czasu, dom prastary. Pokonaj zmorę, zanim się przebudzi. Na osi czasu albo przygotuj się na stawienie czoła jej efektom. O, słyszycie pewnie mojego kotka? Nasza kociczka ma rójkę. Co, dziewczyny, będziemy tam wchodzić? Tak, tak. Dobra, no to ja na was poczekam. Zrobimy... Użyjemy odpoczynku, torby z chrustem. Możemy tutaj zregenerować swoje punkty skupienia i zregenerować punkty życia. Tak więc ja sobie tu poczekam na dziewczyny. Teraz Zośka. Czy uda ci się skradać? Sukces! Świetnie! I teraz odpoczywasz, tak? A? Kolejny ruch to ruch Liliany. No i skradaj się. O, świetny, świetny sukces. I też odpoczynek. W następnej rundzie możemy tam wejść. Ciekawe, czy się uda. Głęboka i mroczna jaskinia. Tracisz orientację. Jak długo tu stoisz? Wścibskie zmory mieszkają w nawiedzonych miejscach. Można je wygnać po pokonaniu ich w walce. No to może być dość trudne, bo poziom przeciwnika jest to czwarty. Natomiast my mamy po drugim poziomie. No może nam się uda, zaryzykujmy. Razem tu mamy 6. Tak. Prastary. To jest jego... jakby rodzaj zmora Fachrulu. To doskonała pora na bitwę. Nie mrugnijcie nawet okiem, bo wszystko przegapicie. Jutro historia się powtórzy. No zobaczymy. Nie masz z nami szans, nas jest 3. O! Zosia zrobiła unik. Zośka? Wydaj punkty skupienia. Wow, świetny strzał. A zobaczcie, ile on ma życia. Ojejku, boli. Który strzał teraz? Też ten? O, słabo. Ila? Twoja kolej? To najmocniejsze uderzenie, tak? No. O, ale wydałaś. Świetnie, krytyczne uderzenie. Teraz ja. Uda mi się. Wykorzystam wszystko, żeby zadać mu jak najwięcej obrażeń. Miażdżący cios. Jest, krytyczne. Wykończymy go, uda nam się. Znowu ja. Ledwo stoję. Czy Zosia zakończy tą potyczkę? To Liliana zakończy potyczkę. Świetnie! Papa! Pa. Jaskinia czasu zapieczętowano, czyli udało nam się. Dobra, standardowa procedura, czyli podziel. Dobra. Szybkość. Nie wiem, co daje szybkość.
Tu chyba szybkość. Ja mam najmniej. Nie wiem, czy jest mi to w ogóle potrzebne. Czekajcie, ja muszę sprawdzić, co ja tu mam. Coś mi odjęło punktacji, ten. Czujność odzwierciedla to, jak świadoma otoczenia jest postać. Czujne postacie sprawnie posługują się łukami, bronią drzewcową. Ciężko udaremnić ich działania i złapać je w zasadzkę. Inteligencja. Inteligentna postać ma przenikliwy umysł. Doskonale radzi sobie z księgami i kijami, a także z rozwiązywaniem zagadek napotkanych na powierzchni. No to w sumie to nie są cechy dla mnie. Udało się. Ja sobie jednak tu odpocznę, bo jestem bardzo zraniony. Tak, poturbowany. Zosia. Może ten zamek Bakers zwiedzimy. Dać jakieś zadanie. Znajdziesz tam schronienie, wyposażenie, usługi i dodatkową pracę. No musisz tam dojść. Każdy osobno. Nie? Świetnie. Okej, super. Teraz Liliana. Może się uda. Da się przeskradać? Świetnie. Wyjdzie mi 2 punkty ruchu. Świetnie. Teraz ja. Zniknął. Ja nie muszę się skradać. O, co to? Szukaj. Może się uda. No nie, to nie dla mnie. Zmarnowałem trochę to, niepotrzebnie to zrobiłem, no ale trudno. Zapomniałeś o punktach skupienia. Nie mogłem ich użyć, wiesz? Idziemy. Co robisz, Zosia? Masz jakieś przedmioty do sprzedania? A co tu można dostać dla ciebie? Naszyjnik. Naszyjnik jest. To nie, to dla Lili. Coś do leczenia, co, Zosia? Nie. Jak wiesz, dla zimy. Racja. O, to będzie świetne dla... Ale to też jest w przypadku krytycznej porażki niszczy się. To ja nie wiem, czy warto jest robić takie zadania. Nie. Poszukiwany zaginiony błazen, ostatnio widziany w okolicy lokalizacji Zapleśniała Marina. Udaj się tam i sprawdź, gdzie jest. O, 60? O, to byśmy mogli zrobić. Może to zrobimy. Udało mi się wyleczyć rannego potwora z bagien, a ten w podzięce zjadł mojego kota i uciekł w dzicz. Pomści mojego futrzusia. Ojejku, on zjadł kota, no to nie możemy. Nie możemy odpuścić, musimy zrobić to zadanie. Tylko jak my mamy tam dojść, ojejku? Jesteśmy zbyt daleko. No, musimy tam iść teraz. Dobra. Co, idziemy ratować tego kota? Tak, idziemy. Dobra.
Ratować kota, koniecznie. Czy uda nam się przeskradać? Tak, świetnie. A? Świetnie. Teraz Zosia. Zosia, proszę, twój ruch. Świetnie. Teraz Lila. Co ty masz ostatnio tak mało ruchu? Skrętaj. Choć słabe i wolne na lądzie, to te oślizgłe morskie istoty mają złowrogie oczy i nigdy nie mrugają. Się sukces. Czekaj, musimy coś sprawdzić. Dlaczego ty? Ja, dobra. Już jesteśmy blisko uratowania tego kota. Tu jest kolejne zadanie. A? Czemu Lila się zrobiła taka wolna? Musi coś zobaczyć. Co bardziej dla tego, dla... Co ty masz obecnie założone? Siła plus inteligencja. Ten płaszcz jest bardziej dla... A, tego. Dla łucznika. Zatrucie, to nie. Musimy poczekać. Mogę tak zrobić? Czekaj. Twój oczyszczenia. A, dobra. U, to będzie trudne, to lepiej poczekajmy na wszystkich. Jeszcze zdążę na zakup. O, może zdążę na zakupy. Zanim Lila dojdzie. Jadę. Zanim Lila dojdzie. Co, Zosia, robisz? Czekasz? Czekam. A, to czekamy. Tu jest jakaś lokacja. Tam właśnie. Tam chciałem, kurczę. Ej, go nie zauważyłem. Czy Lila, co ty masz za rzeczy ciekawe? A? 13 obrażeń. A ile ten twój miecz czyta? 10. O, to może książkę kupimy, co? Chciałabyś? Tak. Dobra, księga uczonego. Droga. Opisał już księgę. Sprzedaj. Coś. Czyszczenia. Dobra. Muszę sobie odpocząć, odzyskać medytację. O. A? Ja najpierw sobie tutaj wejdę. O. Chmurka zepsuła nam ruch. Dobra, rynek. Ja też sobie przejrzę, co byśmy tu mogli. Co bym... Rozwijał ostrze słabe. 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 Ciekawego. Złe miejsce się udałem. Może... O! Zapomniałem o tym, że miałem odpocząć.
Zobacz, czy... Sprawdź, czy sięgnie nas. Nie, nie sięgnie nas. Slira wejdzie na ten punkt. Dobrze. Ja teraz dojdę. Ciekawe, czy możemy już łódkę kupić, bo się przydała, nie? I musimy uratować kotka. Robimy napaść? Tak. Dobrze. Ojejku, zobaczcie, ile on ma życia. 72. I ta bagienna mucha. Najpierw muchę bijemy, co? Można? Nie można, a można. A? Wow, Zosia, ale świetny strzał. Teraz ja. To? Już to upadał. Gorzej, jak się okaże, że on może przyzywać tę muchę, nie? Teraz ten potworek. Będzie bolało. Uuu, 25. Zosia, strzał. Koniecznie. 28. Świetnie. O, krytyczny 18. No. Co ty tu masz za czary? Standardowy. Kupienie. Chcesz to? Tak. Dobra. O, będzie go bolało. Pięknie. To za tego kota w obuzie. O, i Zosia go wykończy. Teraz Lila, ostateczny cios. Musisz już używać tego. Świetnie, oto zapłata zgodnie z umową. Oczywiście. Ale kupa kasy. Nożnik złota. Zosia nie miała amuletu. A nie ma. Lila nie ma amuletu. Ja mam. No to jaki fajny. Unik drużyny. Mnożnik złota szczęście. To nie ma. Zosia nie ma. O Zosi. Świetnie. Idziemy dalej. No teraz musimy w końcu iść tam, gdzie mieliśmy iść, prawda? A nie. A zobaczy, czy można kupić łódkę. Jest. Można kupić tratwę. Kupujemy? Tak. Będziemy pływać teraz. Co, Zosia? Do skarbu musimy iść. No, okej. Okay. Ten. Odnalazłaś tamten. Ale to trzeba na tratwę wejść. Bierz drużynę. O, jak fajnie. A? Teraz Lila. Do skarbu. Szukaj. Nie udało się. Słabo. I łódkę nam uszkodziło. Da się? Podzielić? Szkoda. Nie mam, nie potrzebuję dużo. O, to jest dla Lili. To damy Lili. Dobra.
Co teraz? Co robimy? Schodzimy z tej tratwy? Nie. Płyniemy tam do chaosu. Ale tam się chyba nie da dopłynąć. Czyli... A, też tutaj, tak? O! Statek sprzedawcy broni. Przez wody na szlaku handlowym płynie statek kupiecki. Statki kupieckie często sprzedają swoje towary na morzu po bardzo niskich cenach. Sprawdźmy. Kto tutaj jest? Lina. O, kij uczonego. Co to wziąłeś? Chcesz to kupić? Tak. Zobaczymy, czy możesz coś sprzedać. Księgę. Sprzedaj. Dobra. A to jest tylko dla Lilith. Może być kupowana, no trudno. A któż to teraz będzie? Ja. To może zobaczę też, czy coś tam dla mnie będzie. Informacja, czy jest to broń jednoręczna, czy dwuręczna. A, jest informacja tutaj po tym, widać. To ja bym sobie go jednak kupił, bo bym wolał chodzić jednak, wiecie, z tarczą. A? Teraz sprzedamy resztę. Tą czapkę przekażemy Lilianie, bo to jest czapka uczonego. Sprzeda. Nie. Tak, sprzedałeś. Nie. Daj. Okej. Okay. To jest Zosi. Nie, Lilianie. Zosi dałeś. Nie, Lilianie. Zosi dałem? Tak, dałem Zosi. Ja też chciała zrobić zakupy, więc nie oddałam się za bardzo. To co ty chciałaś tutaj, Zosia, kupić? Tu nie ma nic dla ciebie. Może ten kij z kolcą. Możemy wziąć. Chcesz to kupić? Dobra. Czemu? Tu się udało przekazać to temu, komu mieliśmy to przekazać. No to idziemy dalej. Żeby nas żaden potwór morski nie napadł, bo też tak może się wydarzyć. O. Powinno mi się udać, bo to jest przecież od siły zależne. Świetnie. No to Lili się udało. Aha, super. O, można naprawić łódki. O, to jest dla Zosi. Zabieramy, damy Zosi, nie? Udało się naprawić i teraz... Co, Lila, chcesz przekazać jej to? Tak. Oj, ale to ruch się skończył. Zapomniałem, że ustawiłem taką opcję, że po wykonaniu ruchu z automatu... O! Na twojej drodze stoi urządzenie kultu. W
każdej krainie ukryty jest gdzieś przyrząd kultu. Zniszczenie ich daje opcję zmniejszenia poziomu chaosu, zdobycia życia lub wygnania z mory. O, to by było spoko. Co, Zosia? A nie, to mój ruch. Dobra. Dobrze. Ale fart! On stracił wpływy, mamy szansę, świetnie. Co to? Chcecie tu wejść? Tak. Ila. Mają śmieszny kapelusz. Fajny. No. No. Mikstura łotra. No. Czy nam się uda stamtąd wyjść cało? O, zakupy, dobra. Kupujesz coś do może do życia, co? No się ma kapryki, jego. No, drogo daj tutaj. Czy ja coś też dostanę ciekawego? No nie stać mnie na nic, dobra. Ewentualnie wytrychę. Lila? No Lila już kompletnie bez kasy. Bijemy trubadura. No ty możesz uderzyć większą ilość oszołomienia. Super. To ja. On tylko okej, no dobrze. No, przybijcie pancerza, Lila. Grupowy chcę. Ten jaki masz potężny w ogóle. Dobrze, standardowy. Ten? Tak. A? Wow, Lila, patrz, wpadł do wody. Z Lilą nie ma żartów. Status wilgoć. Uwaga, wilgoć. Wilgoć tymczasowo usuwa wszystkie niewrażliwości. Stan ten zanika z czasem. Można go też natychmiast usunąć za pomocą czarów lub przedmiotów uzdrawiających. Rozumiem. O-o! Wzmocniony pancerz. O, ja cię. Oszołomienie to by było, tylko nie byłoby obrażeń. O, świetnie. Żegnam pana. Jednego mniej. Lila, co robisz? Tu masz 67% na to, że trafisz. Tak. Czyli niewiele. Ale zawsze coś. Udało się. Świetnie. Teraz, o, teraz Zosia. O, zblokował. Odwrócił się zadkiem i zablokował wszystko. Ja. Może tym razem wybuch. Zobacz, masz 87% na to, że trafisz, więc to jest bardzo dużo.
O, świetnie. Nie ma. Jesteśmy już potężną drużyną. O, Lila. Tam. Zdobyła poziom. Co to jest? Każdy zdobył pancerz poziom. O, to jest dla mnie, bo zobaczcie. Pancerz, odporność, siła, inteligencja na minusie. Inteligencja jest mi niepotrzebna. Trucizny. Ktoś ma trucizny? Ja nie mam. Co? Kto to daje? To już zeszło. Kto to bierze? Ja. Oj. Po użycie. Dobra. Można? Dobra, gotowe. Co to za małpę? Nie wiem, jak się... Małpa prochowa. O, będą strażniczka chaosu. No, Zosia, kogo bijemy? Oszołomienie. Świetnie. Boję się tych wybuchowych małp. Zabić małpy. Albo wszystkich. Które wszystkich, to? Tak. Się uda. Świetnie. Wow! To jest cios. Małpa oberwała. O-o. O, Liliana, obrywasz. A małpa znikła. Znikła. Tak to? Tak. Pa, pa. Podzielamy. Tak. Ty, bo ty masz stare takie. Zobaczymy. Pancerz odporność do zdrowia. To samo. Fajnie. O, Lila ma najsłabsze, więc weźmy co dłużej. Gotowe. Szkoda, że nie można tam. Gotowe. Tak. Fajne. Drogocenna perła. Rzadki przedmiot. Do użycia tylko w walce. Cel, drużyna. Leczy wszystkie dolegliwości i odnawia wszystkie punkty skupienia. To jest świetne. Uręczny topór goblinów. Łapki to dla Zosi. Usuwa chmury i odkrywa wszystkie ukryte miejsca na danym obszarze na mapie. A nam się udało już to przejść. Musimy wejść. Tuż hołd bohaterowi. Nieznany posąg, bohater Fachrulu. Pewnego dnia twoje wyczyny też będą świętowane, bohaterze. Pełne skupienie. Super. Zobaczmy, jak to wygląda. Idźmy blisko. Królewski labirynt, to jeszcze zablokowane. Jesteśmy blisko tego, tej miejscowości. Zobaczcie, tutaj jakiś cyklop. Widzicie triklopa? Czyli ma trzy oczy, a nie jedno. A wygląda, dobra, jakby miał jedno. Tak wygląda, nie? A tu jest jakaś przystań diabła. Gdzie? O. Tutaj. Zobaczmy, co tam jest. Chociaż nazwa nie zachęca, prawda? No nie. Psia? Silna burza. Przyrucha. Zobaczmy, co tutaj jest. No tu uciekł, łuk kompozytowy, 11. Wielka pochodnia. Wyciąg ze sfermentowanego korzenia, ciekawe, ciekawe.
Wypicie tej pysznej herbaty tymczasowo zwiększa prędkość w walce o 25. Zestaw do naprawy łodzi, rum. Wypicie tego smacznego rumu spowoduje chwilowe zwiększenie pancerza i odporności o 50 oraz wywoła dezorientację. A kupić lepsze łódki. Droższe są wtedy. Tutaj fajka z wiązu. Masz jakąś założoną, to tam, to już to używasz, ok. Mam jakieś misje tu? Przedmiot. Pomocy, mój mąż zniknął bez śladu kilka tygodni temu, a ostatnio widziano go w okolicy lokalizacji Sanktuarium Krwi. Niewielka nagroda czeka na każdego, kto dotrze do lokalizacji Sanktuarium Krwi i wróci do przystań diabła z potwierdzeniem, że nic mu nie jest. Zbierz akt zgonu z Sanktuarium Krwi i wróć do przystań diabła. Bierzemy? Nie, za torbę z chrustem. No, a wiesz co robi ta torba z chrustem? No co? No, że możemy odpocząć, zregenerować punkty, zmedytować, uleczyć się. Więc to jest bardzo ważna rzecz. O, bliziutko, świetnie. Ale najpierw to... A? Teraz będzie ruch Lili. Lila, też chcesz tam zajrzeć? Tak. Że to w sumie... Czujność to w sumie bardziej dla Zosi. Dobra. Fajkę chcesz, Lila? Nie. Bo ona daje 30 plus 30 punktów życia, zatrucie minus 2, złoty korzeń, 4 skupienia, tnąca pokrzywa 3 ruchu, przyprawa uczonego. Może jednak tak? Tak. A? Nie wiem, Zasia, dlaczego tych butów nie kupiłaś. Nie stać mnie na tą fajkę, szkoda. Może mogę coś sprzedać. O, nie chcę. Nie chcę tego kupić. Dobra, trudno. Zosia pewnie będzie chciała kupić te buty teraz. To ja tutaj wstrzymam się. A? Nie wiem, czy to warto, no ale okej. A? Da się tu nic sprzedawać. Świetnie. Tu bliżej tego punktu. Ale już jesteśmy blisko. Ci się uda. Czy to teraz będzie? Teraz ja. Zbieramy raport. Szanse na trafienie krytyczne. Poświęć się sanktuarium. Uchronią postać przed śmiercią, ale w zamian ulegną zniszczeniu. No dobrze. Doskonale, a teraz idź i przelej krew swoich wrogów. Kamaretch. Bóg krwi. Jakiś boże. Jeden jest tylko prawdziwy bóg, nie dziewczyny? No. Oj. Zimna burza. O, ale to dobrze wyszło. Teraz musimy tam wrócić do tej przystani, żeby zakończyć to zadanie. Prawie. Lila teraz dojedź do tej przystani.
my już dostaliśmy to zadanie? Jak my mamy to wykonać? I o co chodzi? Dlaczego nie wyszło z zadania? Wszyscy musimy tam wejść. A, dobra, na takiej zasadzie. Wszyscy już mają po torbie, to teraz ja sobie wezmę. Jedziemy stąd. Musimy dojść w końcu do tej miejscowości tutaj, do tego Parid. Tak, Parid. Udało ci się znaleźć zbezczeszczony kościół, dom nieczystej kapłanki. Pokonaj zmorę, zanim się przebudzi na osi czasu, albo przygotuj się na stawienie czoła jej efektom. To co, wchodzimy tam? Z szóstego poziomu to będzie trudno. To może lepiej nie, co? No nie. Ale my razem mamy szósty poziom. Nie, trzeci. To już tak. Każdy trzeci. Mamy ponad szósty. Musimy mieć większy poziom. Musimy dojść przede wszystkim, bo obiecaliśmy widzą, że dojdziemy dzisiaj do tego, do tej miejscowości, więc musimy tam dojść. Może się uda? Udało się, będziemy musieli walczyć. O! Bizontaur, champion. Świetnie, przebicie pancerza to jest dobra. A? 17, świetnie. Teraz Lila. No. Roztrzaskanie. Lepiej chyba ten podstawowy, co? Wybuch. Bo on ma duże szanse na powodzenie. Super. Zwycięstwo. Przeszukaj zwłoki, przy której przeszukujesz zwłoki, przy których znajdujesz. Lila. Świetnie. Slina. Dobra. Zostawimy tutaj tratwę, idę do Liliany. Jesteśmy już blisko tej miejscowości, czy uda nam się tam dojść? Świetnie. O, jeszcze jeden ruch. Będziemy musieli później, może w następnym odcinku, i tak tam pójdziemy do tego kościoła. O, dobra. Idziemy tutaj do tego, Parid i zakończymy grę. Okej. Dobrze, ukończono. Drea Palor, królewski agent. Witaj w Parid. Jestem Drea Palor, główny agent królowej Rosomon. Na te ciężkie czasy. Harazuel to sakramencka wieża. Jest przekleństwem i źródłem chaosu. Chroni ją tarcza, którą musimy zdezaktywować, a ja mam na to sposób. Znajdź fragmenty klucza w następnych lokalizacjach. Czyli znowu musimy się cofnąć. Drea Palor tutaj mówi do nas. Nachyla się nad mapą i wskazuje nam punkt. Wiemy, że sakramencki władca umysłu ma fragment klucza. Znajdziecie go w trującym trzęsawisku.
Fragment klucza znajduje się w kryptalicza, w krypcie licza, na wyspie rozbójników. Zachowajcie ostrożność, to nawiedzone miejsce. Tutaj w ogóle to tłumaczenie jest takie nie do końca dobrze jest to. Te nazwy własne są źle odmienione. Fragment klucza zapewne znajduje się w zapomnianej piwnicy, ale dokładna lokalizacja jest nieznana. Znalezienie fragmentu będzie nie lada wyczynem. Większość poszukiwaczy nie wróciła. Rozwiąż zapomniana piwnica w lokalizacji Złote Równiny. Ok. Wykonaj zadania w dowolnej kolejności. No dobrze, kochani. W takim razie będziemy już kończyć ten odcinek. Dziękuję wam za to, że jesteście. Za to, że wytrwaliście do końca. Cieszę się, że mogliśmy razem spędzić ten czas. Był z wami Godzminion. Hej, hej.